Na świecie co roku miliardy ptaków podejmują coroczne wędrówki. To było coś, co zawsze ludzi fascynowało i budziło jakąś taką zazdrość za tą nieskrępowaną ptasią swobodą w przemierzaniu przestrzeni. Ale czym tak naprawdę one są i dlaczego właściwie ptaki wędrują? Biolog mądrze powiedziałby, że wędrówka jest odpowiedzią organizmu na czasowo-przestrzenną zmienność dostępności zasobów. Czyli przekładając na ludzkie, jeśli organizm żyje w środowisku, które nie zapewnia mu zaspokojenia wszystkich jego potrzeb w ciągu roku, to ma do wyboru albo ten niekorzystny okres niedoboru pokarmu przehibernować, albo przenieść się w rejony, gdzie tych zasobów, zwłaszcza pokarmowych, będzie miał wbrud i będzie w stanie przeżyć. Ptaki, które są najbardziej mobilnymi organizmami na świecie, wybrały tę drugą ścieżkę, czyli właśnie wędrówki. Teraz mamy jesień, jest październik. Wędrówka jesienna dotyczy przede wszystkim tych ptaków, które zimą u nas nie byłyby w stanie znaleźć pożywienia. To są gatunki owadożerne, wiele gatunków żywiących się roślinnością wodną, na przykład gęsi, albo drobnymi zwierzętami, które zimą są niedostępne, bo na przykład hibernują, tak jak bociany. Ptaki wędrują zatem jesienią po to, żeby przeżyć. Tutaj nie byłyby w stanie. Muszą lecieć w rejony, które zapewnią im pokarm do przetrwania. Natomiast dlaczego ptaki wracają wiosną? Skoro to może wydawać się troszkę absurdalne, to jest często bardzo duże dystanse. Ptaki pokonują setki albo tysiące kilometrów. Po co wracać, skoro lecą w rejony, gdzie jest im już dobrze? Trzeba pamiętać o tym, że wiele ptaków zimuje faktycznie w ciepłych rejonach świata, gdzie mieszka bardzo wiele gatunków osiadłych, które nie wędrują wcale, bo nie muszą. Więc tam, dokąd ptaki lecą, jest już dużo ptaków miejscowych, a w momencie, gdy ptaki chcą wyprowadzić młode, muszą znaleźć sobie terytorium, zabezpieczyć pożywienie nie tylko dla siebie, ale i dla piskląt. Więc konkurencja tam na południu robi się dosyć gęsta. A u nas na północy, jak przychodzi wiosna, rusza wegetacja, pojawiają się owady, otwiera się mnóstwo przestrzeni do zajęcia, mnóstwo pożywienia do wykarmienia piskąt. Więc te ptaki, które wracają na wiosnę, mają większe szanse, żeby wyprowadzić młode. A więc ptaki jesienią odlatują od nas, żeby przeżyć, wracają, żeby rozmnożyć. Odwieczny mechanizm ewolucyjny. Przeżyć, rozmnożyć się, przekazać dalej swoje geny i to sprawia, że wędrówki ptaków trwają. Warto też dodać, że my mamy takie trochę, takie w pewnym sensie spaczone podejście, bo nam się wydaje, że nasze ptaki odlatują od nas na zimę, potem do nas wracają. Z ptasiego punktu widzenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę ewolucję gatunków, jest dokładnie na odwrót, ponieważ trzeba pamiętać, że jeszcze 10 tysięcy lat temu, tu gdzie jesteśmy teraz, był lodowiec i tutaj nie było ptaków. One przetrwały epokę lodowcową w położonych na południe, w południowej Europie czy w Afryce rejonach i jak lodowiec się wycofywał, one stopniowo kolonizowały ponownie Europę. I ich obecne trasy wędrówkowe odtwarzają te trasy kolonizacji, a więc ptaki tak naprawdę jesienią wracają do ziemi swoich przodków, do tych terenów, z których pochodzą jako gatunki, a na wiosnę przylatują po to, żeby się rozmnożyć. Czyli w pewnym sensie z ich punktu widzenia sytuacja jest odwrotna, niż my byśmy chcieli to widzieć. Wędrówka ptaków nam się może wydawać, że to jest w zasadzie takie proste, no wystarczy wystartować, przelecieć ten kawałek, zatrzymać się, no ptaki nie muszą kupować biletów, załatwiać sobie wizji, paszportów. Natomiast tak naprawdę jest to niezwykle duże wyzwanie, które stoi przed ptakami. Trzeba pamiętać o tym, że wędrują ptaki bardzo wielu gatunków, bardzo wielu rozmiarów i niektóre na naprawdę olbrzymie dystanse. Tutaj dobrym takim dosyć spektakularnym przykładem jest piecuszek. To jest taki mały, zielony ptak, który u nas powszechnie występuje, lubi szczególnie zarośla wierzbowe. To jest ptak mniej więcej tej wielkości. On waży 10 gramów. O, to jest taki mały ptak. I ten ptak latem występuje na obszarze od zachodniej Europy aż po wschodnią Syberię, a zimuje na południe od Sahary aż po Republikę Południowej Afryki. Czyli ptaki, które lecą ze wschodniej Syberii do RPA, one w jedną stronę około 10 tysięcy kilometrów pokonują. W jedną stronę. I to jest takiej wielkości ptak. Czyli ten ptak musi tymi swoimi skrzydłami bardzo mocno machać, żeby ten dystans pokonać. I po drodze czeka na niego oczywiście mnóstwo różnych niebezpieczeństw. Trzeba pamiętać o tym, że szacuje się, że jeżeli chodzi o te małe ptaki śpiewające, to są głównie te ptaki, którymi my się na akcji bałtyckiej zajmujemy. Z tej całej ogólnej liczby ptaków, które w danym roku wychodzą, wykluwają się z jajek i uzyskują samodzielność, przeżywa do kolejnego roku około 10-20%. Cała reszta nie przeżyje pierwszego roku, nie przeżyje wędrówki, nie przeżyje okresu zimowania. Takie ptaki muszą stawiać czoła nie tylko drapieżnikom, które po drodze na nie czyhają, a w nowych miejscach, które ptaki po drodze odwiedzają, czy na zimowiskach, czy w miejscach postoju, no to są oczywiście inne gatunki niż te, które występują u nas. Do tego są załamania pogody,
które niekiedy potrafią wywoływać masową śmiertelność ptaków. Są znane takie przykłady z literatury, że gwałtowne burze czy sztormy powodujące śmierć tysięcy ptaków naraz, które miały nieszczęście akurat w danej chwili się tam znaleźć. Ptak może też nie zebrać odpowiedniej ilości pożywienia, które służy mu jako paliwo do lotu, ponieważ ptaki przed wędrówką intensywnie żerują, odkładają sobie tutaj tłuszcz pod skórą, no i ten tłuszcz spalają potem podczas lotu. No więc ptak zawsze ryzykuje, że trafi w takie miejsce, gdzie akurat nie będzie miał czego jeść, nie będzie w stanie po prostu zgromadzić odpowiedniej ilości zapasów i zginie po drodze. Także to, że tym ptakom się udaje mimo wszystko, to nas to cały czas tak naprawdę fascynuje i zaskakuje, że mimo tak wielu wyzwań i niebezpieczeństw one jednak to robią i dają radę. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest wiele gatunków ptaków, które zdecydowały ewolucyjnie, że one w ogóle nie muszą wędrować, bo nie ma po co. Zimą u nas ptaki też występują, tak zwane gatunki osiadłe, które są w stanie zimą znaleźć pożywienie i jakby rezygnują z wędrówki. Nie muszą wędrować, bo jest im to do przetrwania niepotrzebne. Tym niemniej znakomita większość jednak gatunków ptaków to są gatunki wędrowne i te wędrówki są czymś, czego my chyba nigdy do końca nie będziemy w stanie pojąć i sobie wyobrazić, czym są. Akcja Bałtycka to program badania wędrówek ptaków na polskim wybrzeżu, który ma już 60 lat. Zaczął się w 1960 roku. Najdłużej trwający w Polsce, jeden z najdłużej trwających na świecie. My na Akcji Bałtyckiej interesujemy się przede wszystkim wędrówką małych ptaków śpiewających z rzędu wróblowych, czyli takich gatunków jak drozdy, sikory, pokrzewki, czy chociażby rudzik, który w ogóle jest naszym herbem i godłem, który bardzo licznie wędruje przez nasze wybrzeże. Większość naszych rudzików odlatuje do południowo-zachodniej Europy, chociaż w ostatnich latach, w te łagodniejsze zimy, coraz więcej ptaków próbuje też zimować u nas na wybrzeżu. Dużo obrączkujemy również sikor, raniuszków czy myśli królików. Nasze badania wyglądają w ten sposób, że ptaki są chwytane w specjalne sieci, obrączkowane, mierzone, ważone i natychmiast wypuszczane na wolność. I w badaniach biorą udział również wolontariusze, osoby, które pomagają nam prowadzić te badania nieprzerwanie już od 60 lat. Każda osoba, która zainteresowana jest przyjazdem jako wolontariusz, żeby pomóc w naszych badaniach, może się do nas zgłosić przez stronę internetową akbaltug.edu.pl. Mamy też profil na Facebooku, więc zapraszam do tego, żeby zajrzeć i na stronę, i na profil facebookowy. Tam wiele informacji o tym, co się aktualnie dzieje na obozach, jak wyglądają nasze badania, co zrobić, aby wziąć w nich udział. Wszystko tam można znaleźć. Zapraszam serdecznie.